Jeśli chodzi o refundację szczepień przeciwko grypie dla populacji osób w wieku 65 i powyżej, mamy nadzieję, że wpłynie to na zwiększenie wyszczepialności w tej grupie osób. Jest to grupa szczególnie zagrożona powikłaniami w zakresie układu oddechowego i układu krwionośnego. Stąd pomyśleliśmy, że jest to grupa najbardziej potrzebująca i którą najbardziej warto zabezpieczać, jeśli chodzi o szczepienia przeciwko grypie i przede wszystkim jej powikłania. Mamy dowody i przekonanie, że szczepienie przeciw grypie zmniejsza ryzyko wystąpienia zapału, a jeśli on wystąpi, to prawdopodobnie będzie przebiegał łagodniej. Wobec tego istnieje dość oczywisty związek nie tylko między grypą, infekcjami, zapaleniem, a chorobami, które tu z nas wymieniamy zawałem serca, ale w ogóle całym obszarem chorób sercowo-naczyniowych. Wobec tego eksperci, którzy tworzą wytyczne, rekomendują przynajmniej rozważenie szczepienia przeciwko grypie w grupach wysokiego ryzyka, czyli należy na pewno bardzo poważnie zastanowić się nad tym, czy tą populację wysokiego ryzyka z punktu widzenia sercowo-naczyniowego nie należy intensywnie szczepić.